Paweł Trela z nami. Paweł, jak się czujesz po Rydze, to po pierwsze, mówiłeś, że jeszcze przed Rygą, że ta twoja jazda jest coraz lepsza, według ciebie oczywiście, że coraz lepiej wjeżdżasz się w samochód. Dzisiaj widać było, że w pewnych momentach już nie walczyłeś z samochodem, tylko faktycznie czułeś się pewnie, no ale jak ty to oceniasz? Jak to oceniasz swoje przejazdy na razie na treningach? No, na razie jest fajnie, auto nie zawodzi, wszystko jest sprawne, wszystko działa w zasadzie tak, jakbyśmy chcieli. No, to jest ciągle dla mnie nowy samochód. No, ja ciągle mam wyjeżdżone, powiedzmy, z dzisiejszym dniem, nie wiem, 16 godzin, powiedzmy, w tym aucie. Porównując do setek w Nissanie, no to nie ma czego porównywać, prawda? Ale z każdym przejazdem czuję się pewniej, wiem, co ten samochód, coraz lepiej, powiedzmy, wiem, co ten samochód potrafi, do czego jest zdolny i staram się to wykorzystywać. No nie wiem, dzisiaj pierwszy przejazd jakiś tam na treningach, no to w ogóle masakra, tak, a dwa ostatnie już w sumie całkiem fajnie mi wyszły i w zasadzie nie wiem, czy bym wcisnął kartkę między tylny zderzak a ścianę, także już jest, nie no, z każdym przejazdem czuję się pewniej i po prostu to potęguje, bo psychicznie się czuję lepiej, że to był jednak dobry wybór, bo gdzieś tam oczywiście wszyscy, no, bo to nie Nissan, tak, ale no, to trzeba się tego auta nauczyć i na pewno osiągnie o wiele więcej niż Nissan, po prostu ma o wiele większy potencjał. Także no, trzeba wyjeździć godziny, potrenować. Ja trenuję tylko na zawodach, ponieważ no, mamy tylko takie możliwości. Także oczywiście chciałbym bardzo jeździć więcej, no ale w tej chwili mamy to, co mamy, staramy się walczyć. Na pewno będzie lepiej. Na szczęście na tych zawodach bywasz często, bo i w Polsce, i za granicą. No i właśnie, skoro jesteśmy przy zawodach zagranicznych, a propos Rygi, miałeś jakieś wspomnienia sprzed roku, jakiś respekt do tej trasy, jak wjeżdżałeś w któryś z tych zakrętów, który no, w poprzednim roku nie poszedł za dobrze? No na pewno chciałem te zawody skończyć z całym samochodem. Może tak, nie no, tam jest w ogóle niesamowity klimat. No, to jest tor Formuły 1 z lat 60. w centrum miasta, w parku, więc po prostu tego się nie da opisać. Tor ma wzniesienia, tor ma jazdę w dół, tak, tor ma niewidoczne zakręty. Ta sekwencja zakrętów, którą my jeździliśmy, jest raczej szybka. W zasadzie no, ja Oplem to jeździłem na czwartym biegu, gdzie w Polsce na czwartym biegu to tylko był rozpęd w Kielcach tak naprawdę. Także trasa jest szybka, a jest przy tym bardzo trudna, bo ten pierwszy zakręt to jest długi, bardzo łagodny łuk. W pewnym momencie jest szczyt, za szczytem gdzieś się zaczyna zacieśniać i no, już w zasadzie przed tym szczytem musimy to auto złamać i jechać oczywiście po zewnętrznej, bo tak sędziowie tego od nas wymagają. No a jak jedziesz po zewnętrznej, to masz pół metra, żeby się pomylić albo nie. Masz 2 metry trawy i betonową ścianę z oponami. Także na tych zawodach było, nie wiem, ze 20 parę takich dzwonów, gdzie auto musiały być scholowane lawetą. Wielki szacunek dla organizatorów, bo w zasadzie najdłuższy czas od uderzenia w bandę przez kierowcę do otworzenia toru ponownego to było 8 minut. Po prostu masakra. No, organizacja taka, że po prostu no, mamy się od kogo uczyć. Naprawdę rewelacja. No, żadnych przestoi, pomimo takiej ilości właśnie wypadków i tak dalej, to wszystko bardzo sprawnie poszło. Ja mówię, ja tam lubię bardzo jeździć, znam parę osób stamtąd, bardzo miłych osób, które mi zawsze pomagają, żeby jednak tam dopiąć budżet i się wybrać. Na pewno jak będę miał okazję, pojadę tam jeszcze nie raz, tym bardziej, że ciągle nie mogę tych zawodów skończyć tam, gdzie chcę. No, teraz akurat tak się złożyło, że zawodnicy, z którymi miałem rywalizować w parach, najpierw jeden kolega uszkodził silnik chyba w kwalifikacjach, więc już jednej pary nie jechałem. Potem drugi przeciwnik z kolei w top 32 się zderzył z innym kierowcą, popsuł auto. Też z nimi nie mogłem jechać, także już byłem w ósemce, nie jadąc w ogóle. No i był problem taki, że od razu trafiłem na dobrego kierowcę, w zasadzie bez rozjeżdżenia, bez rozgrzewki, bez niczego. Miał trochę lepszą linię niż ja, wygrał. To nie była jakaś wygrana masakryczna, bo z tego co wiem, to po prostu jakaś tam delikatna przewaga jego. Ale no, miejscowy matador, tak. Auto też bardzo mocne, bardzo szybkie. Wygrał. No cóż, pozostaje mi tylko wrócić przy kolejnej okazji i starać się piąć wyżej. No. Paweł, w Płocku jest ta sama trasa co sprzed roku. Możesz powiedzieć, że ty tak naprawdę uczysz się tej trasy na nowo w związku z tym, że jesteś w nowym samochodzie? Oczywiście, że tak. No, tak jak powtarzam, to auto zupełnie inaczej się zachowuje. Jest o wiele bardziej nerwowe, o wiele bardziej agresywne i o wiele szybsze. I to na każdej nawierzchni, jak gdyby właśnie poznaję je na nowo. W Rydze to tak najlepiej by było, jakby za 2 dni były takie same zawody i wtedy byśmy mogli powalczyć. No tutaj ubolewam trochę, bo treningi strasznie się to wszystko przeciąga i niestety przez jakieś tam wypadki i tak dalej i po prostu niby czasu było sporo, ale jest też bardzo dużo zawodników i no, mało się pojeździło, dosłownie kilka przejazdów udało się zrobić. Na szczęście no, jakoś to zaczyna wychodzić, także ja już jestem pełen optymizmu. W 32 powinniśmy być, a potem to już jest kwestia szczęścia, czy się uda parę wygrać, czy nie.
w tym sporcie, także no, trasa jest taka sama, to są głównie zawody dla kibiców, tak? To są zawody dla sponsorów, dla ludzi, żeby to fajnie oglądać. Mamy live streama, mamy telewizję, która to będzie transmitować, także super, że udało się to ogarnąć. A powiedz mi, co według Ciebie jest największym problemem, największą trudnością tej trasy? No, wejście jest trochę nierówne, także to już wybija trochę z rytmu. Potem mamy jechać w zasadzie tyłem po ścianie, więc to też no, nie jest łatwe, patrząc przez pryzmat tego, że łatwo można uszkodzić auto. No, ja mam na przykład taki problem, że owszem, mam mały samochodzik, tak, króciutki, tylko że jak ja się odbiję narożnikiem od takiej ściany, to się nie odbijam narożnikiem karoserii, tylko się odbijam kołem i raczej dalej nie pojadę. No, w Nissanie to było prościej, bo ucierpiały, nie wiem, plastikowe błotniki, kawałek karoserii i w zasadzie nic się z zawieszeniem nie działo, można było spokojnie dalej jeździć. No tutaj, jeżeli nie zrobisz tego, nie wiem, mega kątem, że uderzysz środkiem zderzaka, a uderzysz narożnikiem, to w zasadzie jest zjazd do serwisu, wymiana jakichś drążków, wahaczy i tak dalej. Także z jednej strony jest fajnie, bo jest małe, zwinne auto i można podjechać niby blisko i tak fajnie to wygląda, ale z drugiej strony bardzo łatwo coś uszkodzić, także no, staram się nie przeginać gdzieś tam i po prostu robić swoje.